Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Just Cause 3. I tak, mamy kolejną jakąś bazę, jednostkę wojskową. Ja mam mało amunicji, z tego co pamiętam. Dlatego wolałbym sobie, wiecie, prowadzić to z jakiejś odległości wszystko, nie? No to na razie się robi jakieś display, oni chyba nie wiedzą, o kurwa, nie. Oni chyba do końca nie wiedzą, gdzie ja jestem. Co mi nawet bardzo odpowiada. A nie, dobra, mam coś tam amunicji, no. Okej. Zniszczmy to. Niestety, do tego chyba nawet nie dorzucę. Tak jest, dokładnie. No, mamy transformator jeszcze jeden. Oczywiście standardowo się tu wyrywają drzwi z nich. I wiecie, co jest najciekawsze? Że mamy to już prawie zrobione. No, dawać moje liny, kochane. Kurwa, dawać. Dobra. No i został ten zbiornik, tu oto wspaniały. Jak oni tu prują z każdej strony. Teraz będzie po wszystkim. O kurwa, ja wyrwałem tego. Nie wiedziałem, że się da. Ale dobra, wyrwałem kurwa dach z tego silosu całego. Może to zwolnię wszystko. Bardziej tutaj. Bardziej na bok trzeba, nie? To się musi przewrócić. Kurwa, nie ma opcji, żeby nie. Strasznie celnie tymi granatami rzucają. 2 z 5. Oczywiście jest to prowincja Feno, nie ta, co ostatnio tam przejmowaliśmy. Co tu jest za prowincja? To była Plagia. A przejmujemy Feno, bo tu w Plagi, kurwa, za chuj nie wiem. Tu coś, nie wiem, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Tu jest przejęte. Może to, albo to, albo to, nie wiem. Kurwa, naprawdę, co tu jest jeszcze do przejęcia. Albo ten knypek może mały, cypelek taki, kurwa. Nie wiem, podlecimy jeszcze może tutaj. Ja to sobie zobaczymy, bo szukałem kurwa tego ostatniego punktu i za cholerę go znaleźć nie mogłem. Nie wiem. Może to jest to, albo kurwa tamten cypelek śmieszny, co tam był, bo to nie wiem, no tam miejscowości jako tako sprawdziłem i tam kurwa no nie ma nic do zniszczenia. Nie bronił tego też nikt za bardzo. A tu jest tak między skałami, to może coś będzie. Dobra. Przyspieszmy sobie troszeczkę. Mamy jakaś znajdźka, ale olejmy ją. No i patrzcie, no i tu też, kurwa, no to jest dupa, no tu nic nie ma. Ale może przelećmy się tym wybrzeżem, zobaczymy, może do tego cypelka sobie dolecimy. Może coś nam się wyjaśni. O kurwa, dobra, było blisko. Te nadmorskie wiatry nie są jakieś naj... A co to kurwa jest? Co, że ja coś mam na morzu kurwa przejąć? Nie, to jest już chyba z tego, z... Z innej mapy, nie? Takie mam wrażenie. No
nie wiem, no tam mamy miasto, które już sobie zrobiliśmy. Wiecie, to jest dla mnie naprawdę wielka zagadka, kurwa, gdzie ja mam lecieć, żeby coś jeszcze, kurwa, tutaj zrobić. No została mi jedna miejscowość do przejęcia, tak jakby, czysto teoretycznie. Okej, okay. W miarę się wprawiam już w tym wingsucie całkiem. Jak już mam, widzicie, blisko przeszkodę, to pyk, spadochron. Okej, okay. I lecimy dalej zatem. Tam jest taki, kurwa, nie, tab. Ten sypelek jeszcze mogę sobie zbadać. A, między drzewami jest tylko czasami mega chujowo. Nie, nie, tam jest tylko jakaś żaglówka. No to mam, tutaj mam przejęte. Nie, no tu nic nie ma, nie, nie ma nic, wiecie. Ja patrzę, czy są jakieś obiekty do zniszczenia, ja po tym zazwyczaj sobie wszystko poznaję. No dobra, no tu raczej też nic nie będzie, no za małe punkty, kurwa. Przejąłem trzy rzeczy. Trzy, a muszę mieć cztery. Tu nic nie było chyba, nie? A może? Bo tu już raczej nigdzie nic nie ma. No ja wcześniej myślałem, że to jest część tego. A tu też nic nie ma, ale to jest rajd kaskaderski, także tam raczej wątpię, by coś było, nie? No nic, polatamy sobie troszeczkę dzisiaj. Moi drodzy, no ja muszę znaleźć jedną miejscowość, no mam prawie prowincję, kurwa, wyzwoloną i co? Zostawię ją tak? Nie ma opcji. Nie ma, kurwa, takiej opcji. Dobra, tutaj pyk, pyk. Wolałbym bardziej nad drogą, kurwa, sobie lecieć, ale... Nie wiem, czy gra mi aż na to pozwoli. Dobra, może tam coś jest, patrzcie, tam jest chyba jakiś coś do zniszczenia. Jak ja to przegapiłem wcześniej? Dzisiaj tam jest nawet ten radar cały. Ja to ominąłem całkowicie. No dobra, to podlećmy tam zatem. No patrzcie, no takie rzeczy. Ja tego latam, szukam jak pojebany, kurwa mać. No jeszcze pobijemy rekord w wingsucie. Swój własny przynajmniej. No, jest tu helikopter, czyli jest też coś, co zniszczy helikopter pewnie, nie? Chyba nie ma. A nie, dobra, jest wyrzutnia do helikopterów. Zhakujmy ją tak na szybko. Kurwa, no serio, frajerze? W połowie przejmowania mi takie rzeczy zrobił. A macie najda, frajerzy. Nie będą mi to helikoptery latały. Oj, 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 oj. Ale dym, Boże, nie do pojęcia, no. Co tu się od Janie Pawliło teraz? Dobra, tu chyba... Już przejęte? Dobra. Gówno co tu było. Starczyło sobie, widzicie, jedną tą... Jedną rakietnicę, kurwa, przejąć, jest zajebiście, nie? Mamy Apache. Wiecie co, tam jest jakaś stacja. Ja bym sobie do niej podleciał. Czy to jest Apache rakietowy? Tak, to jest Apache rakietowy, to mi się podobuje. Podlećmy sobie tam, wiecie, to jest, kurwa, ta gra to jest exploring, rozpierdoling i chyba, kurwa, nic więcej.
Ja już do tego zacznę sobie stąd nakurwiać. Tak na wszelki wielki. Zresztą patrzcie, to jest zmasowany atak na platformę, kurwa, wiertniczą. Ja nie wiem, czy jeszcze nie rozjebałem przypadkiem. No chyba leci tyle rakiet w tym momencie. To jest masakra. Patrzcie, zniszczono obiekt, zniszczono obiekt. Kurwa, zaraz mnie zniszczą. Pomocy. Nie ma takiego bicia. Panowie. Patrzcie, ile tu rakiet do mnie leci. Nie, dobra, stąd spierdalam. Spierdalam stąd. Halo. Patrzcie, snajpera nawet mają w helikopterze. A to są jaja już, no. A nie, to nie w helikopterze. Skąd on, kurwa, celuje? Halo, bomber! Dobra, ciebie sobie przejmę, bo mi się podobasz. Dobra, nie przejmę sobie ciebie. Czy ja umarłem? Tak, umarłem. Dobra, gdzieś mnie wyrzuci. A, no fajnie tu było. Ale patrzcie, ile tam rzeczy naniszczyliśmy, tak, wiecie, lecąc i robiąc takie salwy. Tylko helikoptery niepotrzebnie przyleciały. Ale fajny rozpierdol był. Dobra, jestem w plagi. Plagi mam, tu mamy przejętą. Zostało nam feno. Feno i lawanda. No w lawandzie chyba nie mamy nic przejętego. W feno mamy dwie prowincje z pięciu. Także no co, no lecimy tutaj. No rozpierdolu ciąg dalszy. Gdzie ten znacznik? Tam, w tamtą stronę. Bo co tu innego na razie robić? No możemy zrobić te misyjki śmieszne. Możemy. Ale, czy to ma sens, wiecie, bo to tak, no będziemy coś robili, wejdziemy gdzieś, no i co? Zrobi nam się zadyma na, kurwa, widzicie, 5 gwiazdek. No i będzie teraz wielkie halo, że kurwa, o, bo patrzcie, bo on tu wszedł, nie? I to tylko dlatego zaczną nas gonić. Oni nawet nie patrzą, że ktoś, nie wiem, wszedł w innych zamiarach niż tylko do nich strzelać. Tylko wiecie, patrzą, patrzcie, przeciwnik, kurwa, on nie ma naszej czapki, nie wiem, bandery, koloru na naszywce i od razu napierdalają do nas. Takie są realia niestety w Just Cause. Niestety napierdala wtedy do nas masa ludzi, nie to, że tam, kurwa, nie wiem, w bazie jest 100, rozpierdalamy 100, tylko oni, kurwa, nie wiem, oni się respią po prostu gdzieś tam skończyć tam. No, w pierwszym Just Cause było to najgorzej przejebane. Pamiętacie może albo i nie, ale się wkurwiłem na pierwszego Just Cause'a. Drugi już był fajny, spoko. Daj te akcje ze spadochronem można odpierdalać tak w ogóle, no. Tak inaczej. Okej, wiecie co, wylądowałbym sobie tu. Oczywiście to jest chyba jedno z najbezpieczniejszych miejsc, nie? A, tam już nie mogę, co? Ale mogę sobie z tym połączyć zawsze. Okej. Sowity rozpieprz. Rzecz jasna. Na miejscu. Dobra, to się porozpierdalało. Jak miło! No, deseczka. Patrzcie, no. Odkryłem to stosunkowo niedawno.
gwiazdkę. Zastanawia mnie, czy liczba gwiazdek mnoży się wtedy, kiedy... Dobra, chciałem sobie to zhakować tak na spokojnie, ale oni tu nie dają za bardzo spokoju. Panowie są bardzo niemili wobec mnie. Niestety. Dobra, nie pamiętam, czy to się tak dało, czy linki dawały rady, czy nie dawały rady. Może cztery dadzą, tak wiecie, w miarę w jednym kierunku. O kurwa, granat. Ła, no i te strzelby jeszcze, Boże, dopomóż. O, wyjebało się. Ale dlaczego na mnie? No kurwa, umarłem. No. Wieża się na mnie przewróciła. Boże, dlaczego? Leo, why? Rico, why? Dobra. Ale jesteśmy niedaleko. Także luzik, bluzik, siema. Kurwa, te koksy są naprawdę, wiecie co? Patrzcie, do nich się strzela, strzela, strzela. A on mówi, że nic nie czuje. Dobra, przenieśmy się troszeczkę jakoś szybciej. Nie tak miało być, kurwa, nie tak. No kurwa, teraz to ja nie to wcisnąłem. Miało być tutaj, miało być szybko. Ja mogę sobie to przejąć przy okazji, niech mi niszczy w razie czego helikoptery. Nawet chyba jakiś tutaj leci w moją stronę. Serio, wypierdku? Serio? Masz. Żryj ołów, gamoniu. Tutaj te... Niby bolą Rico, ale to wiecie, to jest Rico, nie? Dobra, przynajmniej mi się chyba bazooka wypełniła. Mogę sobie nią podziałać. O, i teraz ten duży zbiornik jeszcze. O. Jeee, zbiornik gazowy. Jaki to robi rozpierdol piękny. To jest nie do pojęcia. Dobra. Zdejmijmy sobie tego koleżkę niemiłego. To jest koksik i on ma chyba nawet jakąś strzelbę. Dobra, ty giń. Ty giń. Ciekawe, ile mają takich tych kurwa skurwysynów do helikopterów, nie? Bo wiecie, no najfajniejsza akcja jest, jak się właśnie ma helikopter. Kurwa mać gro. Co tu robi czołg? Nie zamawiałem czołgu. To jest w ogóle śmieszne, jak on może sobie strzelić we mnie. Jak ja jestem gdzieś, kurwa, nie wiem, na jakiejś platformie. Jak on to robi od dołu? Dobra, widzę, że tam są jeszcze jakieś generatory. To są w ogóle jeszcze dwa radary do zniszczenia. A to może by się do nich przyciągnął. Bo zapomnę o nich w chuj. Dobra, ty ze sobą, ty ze sobą. Ty giń. Okej. Gdzieś tu mi jeszcze pokazuje, satelity są jakieś, ale kurwa, to chyba wszystkie są tam, bo... Ja tutaj nic nie widzę na razie. Ej, patrzcie, kozak do mnie z rakietnicy nasuwa. Dobra, aha, satelita była jedna, okej. Dobra. Tu są pozamiatani. Ten w ogóle, patrzcie co on odjebał, koleś, no. Szalony. Wpadł tutaj na dachu.
Dobra, wyrwijmy drzwi oczywiście. Pierwsze co w generatorach to jest zawsze wyrywanie drzwi. Nie wiedzieć czemu. Ten nawet nie zdążył wyjść z jeepa. No niestety, no chłopaki, no co ja wam mogę powiedzieć? Jesteście żałośni. A, to już sobie chyba przyjąłem z tego co widzę. Patrzcie, on ma... Nie wiem co on ma za karabinek, ale on tym karabinkiem napierdala tak, jak napierdalają kurwa działka w którymś, jak w jakimś samochodzie, nie? A w sumie... Mam tutaj ciekawszą opcję. Bang, bang, bang. Wiecie co, nie wiem, czy wolę przejmować miasteczka, czy kurwa takie jednostki wojskowe. W jednostkach wojskowych zawsze jest tak naćkane wszystkiego i kurwa trzeba tego tyle szukać. Ale z drugiej strony nie muszę czekać na to, żeby się i chaos czy coś tam się zrobiło, nie wiem. Dobra, jestem tutaj. Mam tutaj dwa zadania. Przejmujemy lawandę. Dobra, podejdźmy sobie tutaj do tego miasta. Zatem... Nie będziemy robić misji, zrobimy sobie, wiecie, standardowo rozpierdol. Dopiero później zrobimy misję. Przynajmniej taki jest plan. Jak to wyjdzie, zobaczymy. No, standardowy komunikat. Some television interference from the transmitter at Chima Leon. So he decided to destroy it and the base around it, just to be sure. Well, you can't build a nation without breaking a base or two. Or kidnapping visiting foreign celebrities. Yes, right, right. Viva Medici! Dobra, mamy dwa wezwania rebeliantów i dwie cele więzienne. Spoko do zrobienia. Teraz tak, tu wróćmy sobie na górę, bo tu jest najbezpieczniej oczywiście. Podlećmy sobie tutaj. Nie przejmujmy się tym, że do nas strzelają. Zabijmy gościa. Zhakujmy więzienie. Zhakujmy drugie więzienie. Oni tam są zajęci, wiecie, teraz rebeliantami. Także nie ma się co przejmować. Najwyżej będą na nas troszeczkę strzelać. Ale to raczej nic groźnego. Dobra, teraz możemy sobie z powodzeniem wrócić tam na górę. Stąd sobie robić, wiecie, cały recon. Zasiejemy sobie spustoszenie tutaj. Badabong. Spustoszenie tutaj. Standardowo się coś tam powyrywało. Nieważne. Dobra. Co mamy? Szczekaczki, kapitana, billboardy, pomnik. Zacznijmy może od szczekaczek. Jak dobrze wiecie, one mnie najbardziej denerwują. Okej. Okay. Jedna lina da radę. Z tego co pamiętam. No. Okej. Okay. Mamy chopper. Już nie mamy choppera. Dobra, tutaj jak się pociągnie za głowę, to pomnik leci. Badabong. Szczekaczki. Aha, szczekaczki są trzy, spoko. Gdzie jeszcze mogę znaleźć, powiedzmy, billboardy jakieś? Nie jest to duża prowincja, także... czy mieścina. Dobra, billboard jest całkiem gdzieś na końcu miasta i jest zaraz pode mną w sumie. Ściągnijmy się tutaj.
Dlaczego tutaj, zapytacie? Bo kurwa, tutaj uderza helikopter. Czy tam inny czołg? Nie wiem. Dobra, billboard rozjebany, spierdalamy stąd. Kurwa, 4 gwiazdki pościgu, to jest już trochę hardkorowo. Szczekaczka gdzieś na lewo. Tam. Dobra, to się zniszczy. Pięknie. Billboard jest chyba gdzieś tam. W tamtym kierunku. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, tak jest, pięknie. Nie. Dobra. Billboard zniszczony. Teraz tak, kurwa, samochodzik. Oho, ho, ho, ho. Oho, czołg. Nieładnie. Nieładnie, panie czołgu, no. Ała, to boli. To tak boli w chuj. Co ja się stąd troszeczkę bym... kurwa, zajebałem w glebę, no. Pięknie. Dobra. Mam helikopter, to mi się podoba. Co ja narobiłem? Dobra, jeszcze raz. Przejmuj coś dwa razy. Wiecie, co bym zrobił? Cofnąłbym się. Tak, żeby widzieć, czy coś do mnie strzela, czy nie. No poziom za DM4, zaraz przelecą kolejne helikoptery pewnie. Czy coś w ten deseń. Jakieś czołgi, nie czołgi. To auto musi zginąć. To jest to auto. Dobra, pięknie zniszczono. Posiłki w drodze. Słyszę je gdzieś. Strasznie wolno się obracają te helikoptery wszystkie. O, dobra, spierdalam stąd. Nie ma to jak przejmować helikopter z helikoptera. Kurwa, to jest piękne. No tutaj jest jeszcze to się spustoszenie całe, nie? No ja tu mogę niszczyć te czołgi. Pięknie. Zniszczono wrogi pojazd. Ała. Dobra, spierdalam stąd. Coś mi się podziało w helikopter. No, faktem mam zniszczone dwa czołgi. To już mi się podoba. Dobra, mam już prawie pełne spustoszenie. Kurwa, jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze do was nakurwiać trzeba? Ten tylko się dowie, kto was rozjebał. Ohoho! To było pięknie wycelowane. No zostało mi naprawdę niewiele tego kurwa... tej zadymy całej, tego spustoszenia. A żeś kurwa kutasiarzu, żeś kurwa pierdolnął tą rakietą, wiesz co? Wiesz co kutasiarzu? Zginiesz marnie. Za takie rzeczy się kurwa ginie moment. No w końcu, posterunek policji. Coraz trudniej jest się przejmować. Gdzie jest ta flaga cała? Tutaj.
Dobra, i od razu wiecie, jest ucieczka z tego, nie? Tu wybucha wszystko za mną, pomocy! Dobra, przejęte. Tutaj mamy oczywiście misyjkę sobie, może ją sobie zrobimy w następnym odcinku. Mamy jeszcze lawanda, feno jest jeszcze, ile jest fena do przejęcia? Dwie, dwa do wyzwolenia. Tutaj coś na pewno. Tak, tutaj jest coś, może tu coś małego w każdym bądź razie. Dobra, ale zakończymy sobie tutaj odcinek, także dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się, bye bye.